Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Witajcie kochani, witam was w kolejnym odcinku podcastu Okolic ciała, tak właśnie mam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dorosłej relacji z rodzicami. Czym w ogóle jest dorosła relacja z rodzicami? Jakie są cechy tej dorosłej relacji z rodzicami? Gdzie tak naprawdę jest różnica pomiędzy nami wychodzącymi do relacji z mamą czy z tatą z punktu Małego, straumatyzowanego dziecka, a jaka jest różnica, kiedy do tej relacji z mamą, z tatą wychodzimy z punktu dojrzałego, tożsamego, zintegrowanego, autonomicznego człowieka, dojrzałej, dorosłej osoby? To, co chciałabym na samym początku zaznaczyć, to to, że wygląd naszej relacji z rodzicami dziś naszej dorosłej relacji z rodzicami u swoich podwalin ma naszą dziecięcą relację z rodzicami. I nasza dorosła relacja z rodzicami, to jaka ona jest, to jak ona wygląda, co na to wpływa, kochani. Po pierwsze, wpływa na to, to, co się działo w naszym dzieciństwie, czyli jakie my mamy rzeczywiście wspomnienia z tą mamą i z tym tatą, ale także ile my jako dorośli zrobiliśmy i nie zrobiliśmy w pracy ze sobą. Czyli na ile myśmy się zaopiekowali, a na ile się nie zaopiekowaliśmy naszymi przeszłymi traumami i zranieniami. Na ile myśmy się zaopiekowali, bądź nie zaopiekowali naszą przeszłą historią, tym, co trudne z przeszłości. Więc w zależności od tego, jak wyglądało nasze dzieciństwo, a później czy stanęliśmy, czy nie stanęliśmy do jakiejkolwiek pracy ze sobą w związku z takim, a nie innym dzieciństwem, na tych podwalinach jest nasza dzisiejsza relacja z rodzicami. Na tych podwalinach stoi nasza dzisiejsza relacja z rodzicami. To, że każdy z nas miał przynajmniej jedno traumatyczne doświadczenie w dzieciństwie, ale także traumatyczne doświadczenie w relacji interpersonalnej, czyli, czyli w relacji z opiekunem, to nie ulega wątpliwości. Peter Levin, twórca Somatic Experiencing, mówi, że trauma jest zjawiskiem tak powszechnym, że my nawet jej już nie zauważamy. I rzeczywiście, żeby ta relacja z rodzicami, z rodzicem w życiu dorosłym była jakościowa, była lekka, była spokojna, a gwarantuję wam, że każdy ma dostęp do takiej relacji z rodzicem. Więc, żeby ona taka była, tam potrzeba pracy z naszej strony. Nie pracy nad rodzicem, o czym zaraz będę mówić, ale pracy przede wszystkim nad sobą. Więc, jeżeli, kochani, powtórzę to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, chciałabym, żeby to dobrze wybrzmiało. Jeżeli nasze dziecięce traumy i przeżycia nie są zaopiekowane i nie były przez nas dorosłych. Przez lata zaopiekowane, to to będzie wybijało w naszej dorosłej relacji z rodzicem. I to jest to, co się bardzo często pojawia w naszej relacji z rodzicem czyli nawracają, prawda? Nawracają tematy. Ty się znowu czujesz porzucony, porzucona, odrzucona, potraktowany, potraktowana niesprawiedliwie, upokorzony, upokorzona, zdradzona, znowu jesteś w żalu, w bólu, w pretensjach, znowu cię. Y Znowu cię szarpie coś wewnętrznie, tak? Przy tej mamie, przy tym tacie, czyli tam się po prostu cały czas, kochani, może w naszej relacji, dorosłej relacji z rodzicami, może się cały czas odtwarzać dziecięca trauma i wiele relacji, wiele relacji, które mają miejsce, naszych dorosłych relacji z rodzicami, Wiele z tych relacji trwa dokładnie i pracuje dokładnie na tych samych dynamikach, na których trwała i trwały te relacje w dzieciństwie. Co to znaczy? To znaczy, że wiele z naszych relacji z rodzicami dziś w życiu dorosłym to jest kopiuj-wklej z tego, co było w dzieciństwie i w tym jak się zachowują rodzice i w naszych reakcjach. Więc być może twoja mama cię krytykowała, kiedy byłaś, byłeś mały. I ty się wtedy chowałaś, chowałaś w sobie. Dziś jesteśmy 30 lat w przód, mama dalej cię krytykuje, a ty dalej się chowasz w sobie, ty dalej się wycofujesz, dalej się nie wyrażasz. Być może na przykład między rodzicami w dzieciństwie było często źle, i ty stawałaś, stawałaś w roli ratowniczej. Robiłaś, robiłaś wszystko, żeby rodzice byli razem, żeby rodzice się pogodzili, żeby rodzice się nie kłócili. Jesteśmy 20 lat w przód. I wygląda to dokładnie tak samo. Być może teraz ratujesz jeszcze inne tematy przy rodzicach. Być może cały czas jesteś w dokładnie tej samej funkcji ratowania ich związku, bo oni się cały czas przepychają i ścierają, o czym ty wiesz. Być może na przykład kiedy byłaś, byłeś mała mały, twoja mama raz po raz przechodziła przez jakiś kryzys, przez jakieś załamanie, a ty tam byłaś, byłeś przy niej, pocieszałaś, rozśmieszałaś, byłaś maskotką, byłaś maskotką. Jesteśmy 35 lat w przód i być może dynamika jest dokładnie taka sama. Ty, niby masz swoją rodzinę, niby masz swoją pracę, niby masz swoje życie, ale cały czas pilnujesz, czy mama nie jest w kolejnym kryzysie. A jeżeli jest, rzucasz wszystko i biegniesz jej na pomoc, i biegniesz jej na ratunek. Wewnętrznie, będąc cały czas w reaktywności i w zestresowaniu, które pamiętasz z dzieciństwa. Więc chciałabym, żebyście to już dla siebie zauważyli. Czy moja relacja z rodzicami, czy moja dynamika w tej relacji, czy dynamika w tej relacji jest taka sama, jaka była w dzieciństwie, że tata podniesie głos przy stole rodzinnym, a ja truchleję? Bo jeżeli tak jest, kochani, to to już jest jasny, alarmujący, na czerwono podkreślony z wykrzyknikiem sygnał, że trzeba się brać za pracę ze sobą, bo. Tutaj w tej, w tej naszej dorosłej relacji z rodzicami nie chodzi już tylko o rodziców. Nie chodzi już tylko o rodziców. Tylko o rodziców można powiedzieć chodziło w dzieciństwie, bo my byliśmy jako dzieci bezbronni, w pełni zależni od opiekunów, tak? Natomiast dziś nie chodzi już tylko o zachowanie rodziców. Chodzi także o to, czy ty masz zagojone, czy niezagojone wewnętrzne rany, wewnętrzne zranienia, wewnętrzne traumy. Czy ty stawiasz się do tej relacji z rodzicem jako dorosła, dorosły, czy jednak stawiasz się do tej relacji jako niewyregulowane, czekające, porzucone, zranione w poczuciu bycia niewystarczającą, niewystarczającym dziecko? Czy zjawiasz się i stawiasz się do tej relacji jako osoba dorosła, czy zjawiasz się i stawiasz się do tej relacji jako skrzywdzone, straumatyzowane dziecko? Więc chciałabym bardzo to w tym odcinku, kochani, zaznaczyć, że nasza dorosła relacja z rodzicami potrzebuje naszej odpowiedzialności, naszego gojenia, naszego zaangażowania w siebie, bo wtedy paradoksalnie my te relacje z rodzicami w ogóle możemy kontynuować, być w niej i czuć się w niej dobrze. Chciałabym też, żeby to jasno wybrzmiało, bo w pracy ze sobą, w szeroko pojętej duchowości, bardzo często jest dużo życzeniowości. Jest dużo roszczeń i jest dużo życzeniowości. Chciałabym, żeby to jasno wybrzmiało, że nie każdy z nas będzie miał piorunująco dobrą relację z rodzicem w życiu dorosłym. Decyd. Nie każdy z nas będzie miał kierunująco dobrą relację z rodzicem, ale uwaga, gwarantuję Wam, gwarantuję Wam, mówię to ze swojego doświadczenia, ale także doświadczenia tysięcy ludzi, z którymi pracowałam, gwarantuję Wam, że każdy z nas jest w stanie mieć spokojną relację z naszym rodzicem. Każdy z nas jest w stanie mieć po swojej stronie w relacji z rodzicem wygodę, równowagę, spokój, lekkość. I mówię to niezależnie od tego, jaki ten rodzic był. Niezależnie od tego, jakie były czy nie były zachowania w twoim domu rodzinnym. Mówię to niezależnie od tego, jak ty się miałaś i jak ty się miałaś w przeszłości. Możesz w sercu wypracować spokojną relację z rodzicem. To nie znaczy, że będziecie tak razem, bliziuteńko, forever and ever, jak w filmie fa familijnym. Nie. Chodzi o to, że nie będzie cię szarpało, nie będzie cię pochwycało w żalu, w pretensjach. I kiedy my mamy spokój w sercu, kiedy my mamy pozagajane, ruszone, zaopiekowane te nasze dziecięce zranienia, wtedy się okazuje, że naprawdę nam do tego rodzica paradoksalnie blisko, nawet jeżeli ta relacja nie jest bardzo ciasna. To sercem jest nam blisko do tego rodzica. Z tego powodu słuchajcie, nieważne czy chodzi o rodziców, którzy zmarli, czy o rodziców, których nigdy nie znałaś czy nie znałeś, my wszyscy w sercu jesteśmy w stanie wypracować dostęp do naszych rodziców. Dostęp do jakości, z którymi oni do nas przyszli. I dobra relacja z rodzicem w życiu dorosłym, to nie jest ciasna relacja z rodzicem. To nie jest równoważnik. Jedno nie oznacza drugiego. Można mieć relację z rodzicem, która ma nieco większy dystans. Można rozmawiać z rodzicem, nie wiem, raz w miesiącu przez telefon, widywać się z nim dwa razy do roku. Albo jeśli na przykład zmarli, nie widywać się już z nimi wcale. Ale w sercu mieć wypracowany pewien rodzaj spokoju, pewien rodzaj lekkości, równowagi i do tego mam nadzieję was dzisiaj zaprosić. No to przejdźmy sobie, proszę, kochani, przez pięć najważniejszych, istotnych, prawdziwie istotnych cech dorosłej relacji z rodzicami. Cecha numer jeden jakość numer jeden nie czekam na zmianę mamy i taty, ani nie ulepszam mamy i taty, nie poprawiam mamy i taty. To jest bardzo ważne: nie czekam na ich zmianę i nie poprawiam, nie ulepszam ich. My potrafimy, kochani, zmarnować pół życia i ja nie przesadzam. Potrafimy zmarnować pół życia czekając, aż mama czy tata będą inni. Aż mama czy tata dojdą do jakichś wniosków, na które my liczymy, że oni je zobaczą, oni je wreszcie dostrzegą. Czekamy, aż mama czy tata nam czegoś pogratulują, aż się ucieszą z naszych. Sukcesów, osiągnięć, czy nawet z tego, że jesteśmy w taki sposób, w jaki my byśmy sobie tego życzyli. My potrafimy pół życia czekać na to, aż mama powie, kocham cię, aż tata powie, kocham cię. Potrafimy pół życia czekać, czekać na to, aż nas przytulą w jakiś konkretny sposób, w którym my byśmy chcieli być przytuleni. Prawdziwie na przykład, a nie sztywno. Potrafimy pół życia czekać na to, aż rodzic zapyta, co u nas i zada konkretną serię pytań znów którą my byśmy chcieli mieć zadaną, i częstokroć, żeby sobie poprawić doświadczenie rodzica, sami ich zaczynamy terapeutyzować, albo pchamy ich w stronę terapii, pchamy ich w stronę terapii, pchamy ich w stronę terapii. I w tym sensie często nie robimy tego dla nich, tylko robimy to dla siebie. Bo my chcielibyśmy mieć lepszą mamę i lepszego tatę, bo my chcielibyśmy mieć mamę, która wreszcie powie, że nas kocha, albo mamę, która się nie obrazi, kiedy ja odmówię kawałka ciasta, albo chcielibyśmy mieć tatę, który przestanie być cały czas na granicy wybuchu. Więc pchamy ich w tę terapię, albo sami ich terape terapeutyzujemy, po to, żebyśmy my, czekające małe dzieci, Dostały mamę, o jakiej zawsze marzyliśmy i dostały tatę, o jakim zawsze marzyliśmy. Prawda jest taka, kochani, że być może wasi rodzice nigdy się nie zmienią. Kropka. Być może twoja mama nigdy nie zapyta o to, co byś chciał i chciała. Być może nigdy ci nie, nie pogratuluje tak, jak byś chciał i chciała. Być może nigdy ci nie zaklaska tak, jak byś chciał i chciała. Kropka. I teraz to już jest twoja odpowiedzialność. To już jest twój ruch żeby skontaktować się w sobie z tym czekaniem na co ja czekałam na co ja czekałem na jaki ruch mamy na jakie jej zdanie na jakie zdanie taty na jaki ruch taty na jakie spojrzenie tej mamy czy tego taty i to już jest twoja robota żeby się z tym skontaktować pozwolić sobie tutaj przeżyć żałobę że być może to nigdy nie przyjdzie i że ja na dobrą sprawę mogłabym czekać, i mógłbym czekać kolejnych 5, 10, 15, 20 lat, i mogłabym i mógłbym się nigdy nie doczekać. I wtedy wiecie, co się dzieje, kiedy my sobie pozwalamy skontaktować się z tą małą dziewczynką i tym małym chłopcem, której który czeka, kiedy pozwalamy sobie przeżyć i dożyć tą żałobę. Że być może taka mama, na którą ja liczę, nigdy nie przyjdzie, i taki tata, na którego ja liczę, nigdy nie przyjdzie, i że oni nigdy nie będą tacy, jakich ja bym chciała ich mieć. I ja bym chciał ich mieć kiedy się z tym pozwalamy sobie skontaktować. Wtedy przestajemy od nich wyszarpywać zdania, słowa, zachowania i postawy, którymi oni nie dysponują. Z różnych przyczyn, własnych transgeneracyjnych, ale oni tym po prostu na ten czas, na ten moment, na te chwile, na te lata nie dysponują. Więc tą pierwszą cechą dorosłej relacji z rodzicem jest przestać czekać, przestać czekać na ich zmianę, pozwolić im być takimi, jakimi są, bo to nie Dorosła tej, dorosły ty, chcę ulepszać. To nie dorosła tej, dorosły ty, chcę wymieniać części swojemu opiekunowi. To dziecięca skrzywdzona część ciebie chce wymieniać części opiekunowi, żeby mieć lepiej działającego opiekuna. I mam wiele, 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 wiele takich historii z tyłu głowy. Naprawdę, kiedy my przestajemy rodziców ulepszać poprawiać. Traktować ich jak fix, pomysł na. Kiedy my przestajemy czekać na ich zmianę, czyli gdzieś też wyzbywamy się i zostawiamy tą presję, presję, która była non-stop w tej relacji z naszej strony, że oni nie doskakują do jakichś naszych dziecięcych oczekiwań, wtedy naprawdę wiele się może zmienić w relacji. I wiele w tej relacji wtedy puszcza. Naprawdę wiele. Idziemy do podpunktu numer dwa. W dorosłej relacji z rodzicami, kochani, unikam osądu. Osąd to jest jeszcze więcej w moim pojęciu, w moim czuciu, niż ocena. I my jesteśmy społecznie bardzo silnie utkwieni w osądzie naszych rodziców. My osądzamy naszych rodziców stawiając się częstokroć wyżej niż oni, czyli też wbrew hierarchii systemowej, o której zaraz będę mówić. w innym kontekście osądzamy naszych rodziców, że oni powinni byli tak, tak 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 tak, że oni nie powinni byli tak 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 tak. że oni są tacy, 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 tacy tacy. I to co bardzo często wybija w wiadomościach, czy w ogóle tego jest kurde, wszędzie pełno. To są zdania pod tytułem: Moja mama jest niezrównoważona, mój ojciec jest niezrównoważony, moja matka jest narcyzem, mój ojciec jest narcyzem. Niebezpiecznie okazuje się, że właściwie każdy jest narcyzem, każdy jest niezrównoważony, a dalej, że każdy jest toksyczny. Ja się przy tym zatrzymam, bo to jest ogromnie ważny temat, jest bardzo mało poruszany. No, bo jak powiedziałam, jesteśmy społecznie w osądzie, więc jest w nas pewne przyzwolenie na takie osądy i na taką ym, drastyczną ocenę drugiego człowieka. Więc tak. Moja matka jest narcyzem, mój ojciec jest narcyzem, moja matka jest niezrównoważona, mój ojciec jest niezrównoważony. Jeżeli to nie są, kochani, zdania skonstruowane w ranie przez was, to są to zdania skonstruowane przez waszych terapeutów, które wy powtarzacie. I ja od razu coś powiem od siebie. W każdej szkole, w której się uczyłam, nie było opcji, żeby nazywać rodzica w taki sposób. Bo mówimy tutaj o pewnej diagnozie, która zawiera w sobie brak szacunku. Co więcej, i muszę to dodać, jeżeli my idziemy na terapię, jakąkolwiek formę pracy ze sobą, i dostajemy feedback, gdzie terapeuta określa naszą mamę jako narcystyczną, jako narcyza, czy niezrównoważoną, czy określa tatę naszego jako narcyza, czy osobę niezrównoważoną, nie poznając tej osoby, to ja mówię na to głośne i wyraźne nie. Ja mówię na to głośne i wyraźne nie. Ja wam zostawię kilka pytań, na które um, warto, żebyście sobie odpowiedzieli a propos tych osądów. Jak diagnozowanie rodzica pomaga Ci w dorosłej relacji z nim? Czy widzisz w tej diagnozie jeszcze człowieka, czy widzisz już tylko jego zaburzenie, nazwane zaburzenie, czasami nawet niesprawdzone? Czy czujesz się lepsza i lepszy, kiedy tak określasz swojego rodzica? Co ci daje nazwanie matki? Narcyzem, taty narcyzem, nazwanie matki niezrównoważoną czy zaburzoną, nazwanie ojca niezrównoważonym czy zaburzonym, co ci to daje. I jeszcze, kochani, tutaj od siebie chciałabym dodać, że na każdych prowadzonych przeze mnie warsztatach, jeżeli ktoś mówi, moja matka jest nienormalna, mój ojciec jest nienormalny, moja matka jest narcyzem, mój ojciec jest narcyzem, to jest toksyna. Czyli jeżeli ktoś mówi bardzo osądzające ogólniki, bo dla mnie to są ogólniki, ja od razu zatrzymuję i zadaję pytania. Co się działo? Co ty w tym czułaś? Co ty w tym czułeś? Jakie było środowisko w twoim domu rodzinnym? Bo nie chodzi o opis, nie chodzi o taki opis, nie chodzi, kochani, o wektor, który jest cały czas skierowany na zewnątrz. Matka jest taka, 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 taka. To mnie nie interesuje. Co to robi z tobą? Co to robiło z tobą? Jak ty się w tym czułeś, jak ty się w tym czułaś? Musicie zrozumieć, kochani, że zdanie, Matka jest Narcyzem, to nic nie mówi o Twojej sytuacji. To jest tylko osąd rodzica, z którym, jak pewnie to ma miejsce, chodzisz dalej do świata. Cały czas opowiadając zewnętrzną historię, a nie swoją własną. Bo moje pytanie to najważniejsze brzmi: co się działo? Konkretnie, co się działo? Co to znaczy narcyz? Co się działo? Co to znaczy toksyna? Co się działo? Jak Ty się w tym miałaś? Jak Ty się w tym miałaś? Jakie przekonania w Tobie to zbudowało? Na swój własny temat. Jakie było poczucie w ciele? Jakie były emocje? To nas interesuje. Chodzi zawsze, kochani, o wektor na siebie. Chodzi o opis okoliczności i o opis człowieka. I każdy, kto chociaż odrobinę ze sobą pracuje, poza wszystkim już wie, że zaburzenia psychiczne, zaburzenia osobowościowe, a dalej używki to jest wszystko skutek traumy. I jeżeli my jesteśmy dorosłymi ludźmi, to stać nas na o wiele więcej niż kwitowanie rodzica jednym zdaniem osądu. Kiedy my zaczynamy kochani ze sobą pracować i zaczynamy do tej roboty stawać naprawdę na poważnie, to wtedy zaczynamy widzieć naszych rodziców z ich szerszą historią. Widzimy, że nie zaczęło się na naszych rodzicach. Widzimy naszych rodziców, można by powiedzieć metaforycznie, w obrazie 3D, a więc widzimy ich i widzimy szerszy obraz. Oczywiście to nie znaczy, że my mamy. Nie stawać za sobą, to nie znaczy, że my mamy nie stawiać granic. Jeżeli na przykład się umówiliśmy ze sobą i wyraziliśmy także do rodziców, że na przykład przy tacie pijącym, że jeżeli tato będziesz przy mnie pił, to ja będę wychodziła, tak? Twoja świadomość tego, że tata pije z bólu jakiegoś, że tata pije z jakichś traum, z jakichś swoich przeszłych doświadczeń, z tego czego doświadczył, z tego, co widział. P.S. Nie musisz znać tej historii, bo wielu z was się pyta, czy ja muszę znać tej historii. Nie musisz znać tej historii. Możesz po prostu w sercu wiedzieć i mieć takie szerokie widzenie i taką świadomość, że tata pije z bólu. I że gdyby jego duch, dusza, energia, jakkolwiek to chcemy nazwać, jego psychika, fizyka, jego ciało fizyczne, jeżeli to wszystko byłoby w dobrym miejscu, to na pewno nie sięgałby po tą używkę. Sięga po nią dla czegoś, dla jakiejś ulgi, dla jakiegoś ukojenia, być może dla pozbycia się poczucia bycia nieadekwatnym, niewystarczającym, być może dla pozbycia się poczucia wewnętrznego, wciąż towarzyszącego mu wstydu. Nie musisz znać historii. To jeżeli, wrócę do pierwotnej historii, którą się dzieliłam, jeżeli umówiłaś się ze sobą i umówiłaś się ze sobą i powiedziałeś na głos, że będę wychodzić. Kiedy będziesz pił przy mnie, tato. To jeżeli widzisz, że tata sięga po alkohol, masz prawo wyjść. Ale uwaga! Tam już nie będzie szarpania ciebie wewnętrznego. Tam już nie będzie. Jak ty możesz sięgać po tą butelkę? Bo ty, bo ty, bo ty, tam już nie będzie tego. Nie będzie już tych wszystkich dziecięcych ran. Nie będzie wielkiej chęci uratowania go i wyłowienia szczeluści. Tam będzie zrozumienie, spokój. Równowaga, przyzwolenie na niego i na ciebie, na ciebie i na niego. I to chciałabym bardzo zawrzeć w tym podpunkcie. Tam, gdzie znika osąd, tam wchodzi miejsce na szerokie widzenie i na spokojne dbanie o siebie w relacji z rodzicem. Ten drugi podpunkt, a więc unikam osądu. Łączy się bardzo z trzecim podpunktem, z trzecią jakością naszej dorosłej relacji z rodzicami, a mianowicie nie wylewam żali i pretensji z przeszłości. Słuchajcie, ilu z nas, ilu z nas to robiło, nie? Wszyscy to robiliśmy. Pierwsze pytanie, dlaczego wylewamy żale i pretensje z przeszłości? Dwa powody najczęściej. Powód numer jeden. Albo dlatego, że mamy bardzo dużo przeszłości na wierzchu, pod samym, samym, samym kureczkiem. I wtedy wystarczy jeden ruch, wystarczy jedno zdanie rodzica, wystarczy jedno spojrzenie rodzica, wystarczy jedno słowo rodzica i my już. Wylewa się z nas wszystko. Przepraszam, za onomatopeiczne dźwięki. Wylewa się z nas wszystko, nagle leci cała przeszłość, bo ty mnie nigdy, jak ja miałem 13 lat, i się wszystko wylewa. Okay? Albo opcja numer dwa. Wylewamy pretensje i żale, bo pracujemy ze sobą. Jesteśmy w trakcie pracy ze sobą, jesteśmy w trakcie pracy em, własnej, w trakcie terapii. Rozpoznaliśmy nasze dziecięce rany, nasze dziecięce traumy. One w nas aktualnie żywo pracują na tej terapii, na tej pracy ze sobą. I to jest taka myśl. Dokopałam się do moich traum dziecięcych, dokopałam się do tego, do tego, co bolesne, dokopałam się do tego, co bolesne. Teraz ja wam to wszystko powiem, wy się wytłumaczcie z tego, um, dajcie mi sprawiedliwość za to moje dzieciństwo. Przeproście mnie, przeproście mnie milion razy. <grytanie> Znacie to. No więc, kochani, magiczna informacja w pracy ze sobą jest taka, że nie musicie. podkreślam to. Nie musicie iść do rodziców, jeżeli pracujecie ze sobą. Nie musicie konfrontować ich z tym, nad czym wy pracujecie, nie musicie konfrontować ich z tym, do czego wy się dokopujecie. Nie musicie, możecie, ale nie musicie. Ja raczej zachęcam do tego, żeby tego nie robić. Ponieważ jeżeli pracujemy na bardzo delikatnych tkankach traumy, to bardzo łatwo jest o reaktywację. Czyli jest bardzo łatwo o to, żebyśmy my poszli do mamy i taty nie z poziomu, witajcie, pracuję ze sobą, właśnie dokopałam się do takiej i takiej traumy, właśnie dokopałam się do takiej takiej traumy, ale my tam idziemy z poziomu często agresji i walki i z poziomu chęci wyszarpania dla siebie. Jakiegoś ym, wynagrodzenia, kompensaty? No to ja wam powiem trudną prawdę teraz. Rodzice wam nie oddadzą za wasze dzieciństwo. Choćby skały strały, nikt nie wróci do przeszłości i nikt wam nie odda za tą przeszłość. I ich inne zachowanie dziś, jeśli takie jest, także wam nie odda za wasze dzieciństwo, bo to, co się wydarzyło, już miało na was wpływ. To, co się wydarzyło, już jest teraz dla Was, do tego, żebyście to rozpakowali, przeżyli, dożyli, zaopiekowali się tym, uznali, tak? Jeżeli mama i tata dzisiaj są, nie wiem, inni, lżejsi, fajniejsi, dojrzalsi, doroślejsi niż byli w dzieciństwie Waszym, super. To super, ale to i tak Wam nie odda za dzieciństwo. Tak samo jak żadna ilość, przepraszam, Wam nie odda za dzieciństwo. To dlatego słowo praca ze sobą brzmi praca ze sobą, bo wy nie potrzebujecie do tego nikogo innego. Potrzebujecie siebie. Potrzebujecie swojego uznania. My często idziemy do tej mamy, do tego taty wylewać te pretensje po to, żeby oni uznali naszą krzywdę, uznali nasz ból. Ty się uznaj. Ty potwierdź swoje czucie. Ty się zauważ. Ty się przytul, ty się otul, ty się zaopiekuj sobą, swoją raną. Ty się uznaj. To co się dzieje często, kiedy my idziemy do naszej mamy, kiedy my idziemy do naszego taty i wylewamy te żale i pretensje i bóle, bolączki z przeszłości. Bardzo często dzieje się to, że kiedy my mówimy do naszych rodziców. I często jeszcze dodajemy słowa, których oni nie rozumieją, bo w tamtych czasach one w ogóle nie były aktualne nie były w ogóle znane. To był dom dysfunkcyjny, jestem DDA, jestem DD, jestem, 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 jestem w DDD, jestem terapii grupowej, e, możliwe, mamo, że miałaś depresję poporodową, e, mój poród był bardzo trudny, ja byłam zakleczona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy my z tym idziemy do rodziców, rodzice nie rozumieją jeszcze często połowy tych słów właśnie. To co się dzieje po tej drugiej stronie, co się dzieje u tej mamy, co się dzieje u tego taty. Dzieje się to, co się dzieje i zadziałoby się u wszystkich osób, które ze sobą nie pracują albo które się czują y, atakowane w jakiś sposób. Czyli odpalają się najczęściej wszystkie mechanizmy obronne i nabudowują się wszystkie możliwe mury. Słuchajcie, chciałabym zaznaczyć, że nie każdy rodzic ma w sobie tyle wglądu, tyle świadomości, tyle dojrzałości i dorosłości, żeby, powie żeby powiedzieć, słyszę co mówisz. Słyszę co mówisz. Przykro mi. Rzeczywiście, kiedy byłaś mała, kiedy byłaś małe, było tak, tak, tak i tak. Rzeczywiście to miało miejsce, córko, to miało miejsce, synu. I teraz od razu tutaj. Zatrzymam się nad jeszcze jednym ważnym aspektem, a mianowicie, że my czekamy na te cholerne przeprosiny od rodziców. Słuchajcie, przeprosiny niczego nie zmienią. Przeprosiny niczego nie zmienią, i to, co się pokazuje na wielu pracach warsztatowych, to, co się pokazuje w wielu y, moich pracach z ludźmi, to to, że tutaj nie o przepraszam chodzi. Przepraszam, czasami, choć może to jest w ogóle na inny odcinek podcastu, czasami nie jest potrzebne przepraszam. Czasami. I to ma o wiele większą wartość i moc w tych sytuacjach, kiedy my rozmawiamy, jednak decydujemy się porozmawiać o przyszłości z naszymi rodzicami. To o wiele większą moc ma, kiedy my siedzimy naprzeciwko naszego rodzica, spokojnie opowiadając mu o naszym doświadczeniu, jakiejś sytuacji z dzieciństwa, czy naszego dzieciństwa w ogóle, a rodzic spokojnie tego słucha, i mówi słyszę to słyszę cię: przykro mi, rzeczywiście. Tak było. Na przykład, że nie było mnie przy tobie do pierwszego roku życia. Rzeczywiście tak było, że twój tata pił, a ja to kamuflowałam. Rzeczywiście tak było, córko synu, że ja piłem, że ja piłam. Rzeczywiście tak było, córko synu, że dużo się w naszym domu krzyczało. Uznanie. Ma dla nas większą wartość w tej sytuacji niż słowo przepraszam. Do tego podsumowania, do podsumowania tego podpunktu, nie wylewam żali z przeszłości, nie, wyle, nie wylewam pretensji z przeszłości. Takie zdanie bym Wam jako podsumowanie tego podpunktu chciała zostawić. To Ty jesteś sobie potrzebna i to Ty jesteś sobie potrzebny do pracy ze swoją przeszłością. I kiedy Ty się opiekujesz swoją przeszłością, kiedy Ty się zajmujesz na poważnie, pracujesz ze swoją przeszłością, wtedy już do opiekunów w tym życiu codziennym nie będzie cię szarpało nie będzie cię pochwycało żeby korzystać z tej przeszłości i żeby ta przeszłość brała nad tobą górę w relacji z rodzicami bo jeżeli ty się sami i sama sobą będziesz opiekować to już nie będziesz potrzebował i nie będziesz potrzebowała wracać cyklicznie raz po raz do rodziców żeby wylewać im żale z przeszłości, żeby wylewać swoje bolączki z przeszłości, bo ty, jako swój opiekun, będziesz się już nad tym pochylać. To już będą tematy zaopiekowane. Chyba to dodam, bo dlaczego my wylewamy te żale i pretensje z przeszłości do rodziców? Znów to nie jest z poziomu dorosłego, to nie jest z poziomu dorosłej, to z poziomu dziecka, które chce, żeby rodzic się jakoś do tego odniósł, jakoś się tym i tobą w tym zaopiekował. Teraz, jeżeli jako dorosła, jako dorosły, to ty się sobą w tym opiekujesz, to ty się opiekujesz sobą w tej przeszłości, trudnej przeszłości, opiekujesz się swoim, można by powiedzieć, w skrócie wewnętrznym, straumatyzowanym dzieckiem żeby z tej traumy powychodzić i żeby zacząć bardziej wracać do siebie i być w sobie, a więc w konsekwencji być w swoim życiu. Jeżeli ty się tym opiekujesz, to nie będziesz już wyszarpywać tej opieki od swoich opiekunów, od swoich rodziców, od swojej mamy i od swojego taty. Także nie wylewam żali, nie wylewam bolączek z przeszłości, ale pracuję nad nimi sam, sama. Kolejna Dorosła cecha w relacji z rodzicami. I kolejna jakość, która pozwala nam budować naszą dorosłą relację z rodzicami, prawdziwie dorosłą. Nazwałam ją pilnuję swojego miejsca w relacji z rodzicami. Swojego miejsca w relacji z rodzicami. Wy często się mnie pytacie, Marianka, co to znaczy swoje miejsce w relacji z rodzicami? Co to znaczy własne miejsce w relacji z rodzicami? Kochani, my mamy bardzo konkretne, bardzo konkretne. Własne miejsce w relacji z rodzicami. Jakie to miejsce? Oczywiście, oprócz tego, że jesteśmy dorosłymi, autonomicznymi, tożsamymi jednostkami, oprócz tego, że jesteśmy ludźmi dorosłymi, to jesteśmy także dorosłymi dziećmi naszych rodziców. I dokładnie to jest nasze miejsce w tej relacji, dorosłej relacji z nimi. A więc nie stawiamy się wyżej niż nasi rodzice. I to jest taki pierwszy ważny podpunkt, żeby pilnować tego w tej relacji z rodzicami. Nie stawiam się wyżej niż moi rodzice, a więc nie uważam, że wiem lepiej i jestem bardziej kompetentna i kompetentny. Wielu z nas też towarzyszy takie przekonanie. Że ja to bym lepiej za mamę przeżyła życie, ja to bym lepiej za tatę przeżył życie, że my byśmy lepiej rozwiązali ich problemy, lepiej rozwiązali ich sprawy, lepiej podeszli do ich trudności, że my mamy bardziej ogarnięte i jesteśmy bardziej ogarnięci niż oni. A prawda jest taka, że to oni przyszli na świat przed nami, i jeżeli my się stawiamy wyżej, czyli stawiamy się nad rodzicami, to łamiemy pierwotny porządek hierarchii systemowej, a więc stajemy w miejscu rodzica rodziców. Ponieważ kto jest wyżej? Rodzic czy dziecko w hierarchii systemowej? Patrzymy tutaj na prostą zależność drzewa genealogicznego. Rodzice przyszli na świat przed tobą, a więc adekwatnie do wieku mają więcej kompetencji, więcej doświadczeń życiowych. I my się często stawiamy wyżej, tak, z pychy, z dumy, tak, ale bardzo często stawiamy się nad rodzicami wtedy, kiedy byliśmy nadodpowiedzialnymi dziećmi. A więc tam wtedy w dzieciństwie musieliśmy mieć wszystkie odpowiedzi, tam wtedy w dzieciństwie musieliśmy być bohaterami rodziny, tam wtedy w dzieciństwie musieliśmy ogarniać, więc. Czujemy, że po dziś dzień mamy więcej kompetencji, bo tam wtedy, jako dzieci, czuliśmy, że jesteśmy bardziej kompetentni niż nasi rodzice, że jesteśmy bardziej dorośli niż nasi rodzice. I tak być może czujemy po dziś dzień. Ja kompetentna, moja mama nie, ja kompetentny, mój tata nie. Ja ogarniam, moi rodzice nie. Moi rodzice są jak duże dzieci. Czasem dostaję od was takie wiadomości. I teraz to jest bardzo ważne, żebyście zobaczyli, że wy nie musicie tej roli kontynuować. Wy nie musicie się stawiać ponad swoimi rodzicami, nawet jeżeli oni tego od was oczekują. Bo tutaj w tym stawianiu się ponad rodzicami, stawianiu się wyżej od rodziców, pracują dwa wektory, tak? czyli albo wy samodzielnie, samoistnie możecie się stawiać nad rodzicami, albo możecie się czuć wpychani w ten odpowiedzialności, czyli możecie się czuć wpychani w to, bycie. Wyższymi niż wasza mama, niż wasz tata. Czyli na przykład możecie mieć poczucie, że rodzice was stawiają do roli opiekuna cały czas, także w życiu dorosłym, że jest cały czas, dorać mi, przywieź mi, załatw mi, bo ty jesteś mądrzejsza niż ja, bo ty jesteś mądrzejszy niż ja, bo ty to szybciej zrobisz, bo ty wiesz, jak w tych sklepach tam pójść, gdzie wejść, do jakiej alejki, bo ty to i tak dalej, tak? Dorać, pomóc, załatwi i tak dalej. Więc jeżeli. Czujecie się stawiani do tej nadodpowiedzialności, jeżeli czujecie się stawiani do roli opiekuna przez swoich rodziców i czujecie, że kurde, nie czuję się jak dorosłe dziecko moich rodziców, czuję się zdecydowanie bardziej jak niańka, opiekunka, rodzic mojej mamy, rodzic mojego taty, to wycofujcie się z tego, wycofujcie się z tego. I zdania, które ja zawsze podrzucam ludziom na warsztatach, być może do użytku właśnie, Brzmi, brzmią: To ja tu jestem Twoim dzieckiem, nie załatwię tego lepiej od Ciebie. Jestem pewna, jestem pewien, że sobie poradzisz. Na przykład: Albo: Tato, to jest czwarty raz w tym miesiącu. To jest dla mnie za dużo ja tu jestem Twoim dzieckiem, tato. Tak? Czyli jakiekolwiek to jest zdanie, które Was osadzi z powrotem w tej Waszej właściwej roli w tym waszym właściwym miejscu, czyli w miejscu dorosłego dziecka waszych rodziców. To tego zdania dla siebie w rozmowie użyjcie. Ale chodzi o to, żebyście mieli i miały jasne rozgraniczenie, gdzie jest wasze miejsce, bo wasze miejsce nie jest w rodzicu rodzica. Wasze miejsce jest w dorosłym dziecku waszego rodzica. To co też jest bardzo ważne. Żeby pamiętać. Jeżeli właśnie rozmawiamy o tym miejscu dorosłego dziecka, naszych rodziców, to jest pilnowanie, żeby się nie mieszać. Pilnuj się, żeby się nie mieszać. Pilnuj się, żeby się nie mieszać w to, co między rodzicami. Pilnuj, żeby nie sędziować, który z rodziców ma rację. I przede wszystkim pilnuj, żeby nie słuchać tego, co nie jest na Twoje uszy. I to jest to Twoje właściwe miejsce dorosłego dziecka swoich rodziców. Jeżeli na przykład, i to są historie z warsztatów, jeżeli na przykład twój tata opowiada ci o tym, że mama nie chce z nim uprawiać seksu, czy to jest na Twoje uszy dorosłego dziecka swoich rodziców? Jeżeli na przykład mama ci psioczy przez telefon na tatę, i ty masz się do tego jakoś, od, jakoś odnieść, takie jest przecież założenie, tak? Czy to jest na twoje uszy dorosłego dziecka, twoich rodziców? Jeżeli mama czy tata e, mówi ci, że się zastanawia, czy nie wziąć rozwodu z tą drugą połówką, i co ty o tym myślisz? Czy to jest na twoje uszy, dorosłego dziecka, swoich rodziców? Pytaj się siebie o to, czy to jest na moje uszy. Czy to jest na moje uszy? Słyszeć o tym, ile razy moi rodzice w tygodniu uprawiają seks albo że mama nie chciała mu dać. Czy to jest na moje uszy? Czy być może ja jako dziecko się tu czuję pogwałcony, pogwałcona? Albo czuję się znów zaproszony do roli sędziego, mediatora, Boga, który ma o czymś zdecydować, opiekuna, rodzica? Nie, 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 ja z tego rezygnuję, czyli innymi słowy, nie przyjmuję zaproszenia, żeby wejść w nie swoją rolę. Teraz bym się chciała jeszcze z wami podzielić kilkoma podpunktami w kontekście tej dorosłej, autonomicznej części relacji z rodzicami. Czyli co to znaczy kiedy my w relacji z rodzicami jesteśmy dorośli? Co to znaczy kiedy my w relacji z rodzicami wystajemy przy sobie? Wystajemy także to co niekomfortowe dla tej drugiej strony, czyli to co niekomfortowe dla mamy i dla taty. Bo to, że w relacji z rodzicami jesteście dorosłymi dziećmi swoich rodziców, to to już wiecie. Czyli to, żeby pilnować się, żeby się nie stawiać wyżej niż rodzice, to już wiecie. To żeby pilnować co jest na wasze uszy, a co nie jest na wasze uszy. To już wiecie. Ale jakie są jeszcze te podpunkty tej dorosłej, autonomicznej relacji z rodzicami. Po pierwsze, chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że wy możecie podejmować jakieś decyzje a propos swojego życia: że wy możecie się decydować na jakieś zmiany prywatne czy biznesowe, pracowe, a rodzicom się to nie musi podobać. Twoja mama i twój tata mają prawo mieć obiekcje, że farbujesz swoje włosy na brązowo, z blond, czy na czarno, czy na zielono, czy fioletowo. Oni Może im się nie podobać, że się przeprowadzasz za granicę. Może im się nie podobać, że decydujesz się zainwestować 200 tysięcy we własny biznes, w startup. Może im się nie podobać, że zmieniasz pracę. Może im się nie podobać, że zdecydowałaś się postawić taką, a nie inną bramę przed swoim domem. Może im się nie podobać kształt twojego domu. Może im się nie podobać to, że macie drugie dziecko, albo że się na piątego psa. Może im się to nie podobać, a ty masz prawo na te zmiany, które wprowadzasz. Masz prawo się przefarbować i masz prawo postawić taki, a nie inny płot przed swoim domem i masz prawo na tego piątego psa i masz prawo na dwójkę dzieci. Masz prawo do dwójki dzieci, a masz prawo w ogóle nie mieć dzieci. Masz prawo pójść dalej za sobą i wystać przy sobie i wystać to, że rodzicom się to nie podoba. To, w co my często tutaj wchodzimy, to w próbę udowodnienia. W próbę udowodnienia. Ale nie, bo ten pod właśnie jest lepszy, bo tutaj... Po co? Ma prawo im się nie podobać. A ty nie musisz się tutaj dać zahaczać i nie musisz się tutaj dać szarpać. A jeżeli dajesz się zahaczać i dajesz się szarpać, to cię haczy i to cię szarpie, to zapytaj się siebie, ilu letnią i ilu letniego mnie to haczy i szarpie, ilu letnia ja czekała tutaj na super pomysł z tym płotem, ilu letni ja czekałem tutaj na: o, dobra robota, świetnie to wymyśliłeś, świetnie to wymyśliłaś. Kolejny podpunkt w tej naszej własnej dorosłej autonomii. My, jako dorośli ludzie, jako dzieci, dorosłe dzieci naszych rodziców, mamy prawo się nie dzielić wszystkim z rodzicami. Możesz się dzielić tym, czym chcesz z rodzicami. Nie musisz wszystkim. Kiedy my się dzielimy wszystkim z rodzicami zobaczcie, z jakiego punktu to płynie albo traktujemy rodziców jak partnerów. Czy któregoś z rodzica traktujemy jak partnera, bo mówimy tej mamie czy temu tacie dokładnie tyle samo, ile byśmy powiedzieli naszemu mężowi czy żonie. Albo kiedy się dzielimy wszystkim, wszystkim z rodzicami, to dlatego, że chcemy być tymi szóstkowymi, dobrymi dziećmi, które zasłużą na coś. Albo to jest historia o dużej zależności. Czyli my żyjemy w, poczucie przymu w poczuciu przymusu, że się musimy podzielić, że. Jeżeli mama się obrazi, kiedy ja się nie podzielę, to ja tego nie przeżyję. Czyli mówimy tutaj wtedy o takiej bardzo dużej zależności współzależności, a nawet współzależnieniu z którymś z rodziców. Więc to jest taka dorosła zasada, zasada dorosłej relacji z rodzicami, nie musisz się dzielić wszystkim. Możesz się dzielić, ale nie musisz. Możesz się dzielić niektórymi tematami, niektórymi obszarami swojego życia, niektórymi faktami. Czasami kiedy jesteśmy na przykład w procesie jakichś zmian, na przykład, nie wiem, przeprowadzamy się i nie chcemy o tym opowiadać, bo nie chcemy dodatkowego rozpraszania energii, albo nie chcemy, żeby zdanie mamy czy taty zasiewało w nas jakiekolwiek wątpliwości. Ochroną siebie, na przykład w tej sytuacji, czy postawieniem swoistej granicy, tak naprawdę samemu i samej sobie, może być stwierdzenie, że jak się przeprowadzimy, to powiem. Wtedy zaproszę na kawę, na herbatę. A jak stwierdzą, tam na tamtej ulicy krakowskiej mi się bardziej podobało. Okej. Okay. A mi się podoba tu. I w tym nie będzie hamstwa, pstryczka, psztyczka elektryczka i wbitej igiełki. Ani nie będzie histerycznego: jak możesz mi tak mówić, że to mi się bardziej tam podobało? Wesprzyj mnie. Nie. Mama i tata mają prawo mieć swoje zdanie. A ty masz prawo zostać przy sobie. Kolejny podpunkt w tej dorosłej relacji z rodzicami co jest jeszcze ważne, o czym pamiętać że masz prawo odmawiać. Jeżeli mama Cię zaprasza na święta, a Twoje ciało mówi nie, ja wolę posiedzieć z moim mężem i dziećmi na kanapie, na przykład. Jeżeli mama Cię zaprasza na niedzielny obiad i mówi: Będzie cała rodzina, a Ty nie masz ochoty. Chcesz sobie ten dzień spędzić na przykład um, gotując dobre jedzenie i idąc na spacer ze, ze swoimi przyjaciółmi, masz prawo odmówić. I znowu, mamie ma prawo być przykro, tacie ma prawo być przykro. Oni mają prawo mieć takie uczucia. Bardzo często to nawet nie są uczucia do końca do ciebie. Tylko są zawiedzione jakieś ich oczekiwania, albo czują się w porzuceniu, albo czują się w odrzuceniu. Może chodzić tak naprawdę o ich relacje z ich rodzicami, ale to nie ma znaczenia. Dla ciebie to jest po prostu do wystania, dla ciebie to jest po prostu do wytrzymania. I znowu, nie trzeba tutaj być atakującym, hamskim Wystarczy zostać przy sobie. My to komplikujemy, wiecie, ale tak naprawdę to jest chuj proste. Zostań przy sobie. Kiedy odmawiałaś, kiedy odmawiałeś, wiedziałeś dokładnie i wiedziałaś dokładnie, czego dla siebie chcesz w ten weekend. I wiedziałaś i wiedziałaś dokładnie, że to nie jest pójście na wspólny rodzinny obiad, nie w ten weekend, być może w przyszły, być może za cztery tygodnie, być może za dwa miesiąca, być może za dwa tygodnie ty zaprosisz do siebie. Więc jeżeli wiedziałaś i wiedziałaś, że w ten weekend chcesz gotować dobre jedzenie i iść na spacer z przyjaciółmi, wystój przy tym. Wystój. Nawet jeżeli mama powie, a ja specjalnie dla ciebie zrazy zrobiłam. Okej, okay, mamo, bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję, ale w ten weekend nie będzie. Mam nadzieję, że wam te zrazy będą smakować. Nie trzeba wojować. Nie trzeba wojować. Nie trzeba wszędzie szukać problemu, konfliktu i nie trzeba wszędzie przyjmować zaproszenia do wojny i wojenki. Można wystać przy sobie w spokoju i zobaczyć, jak zupełnie inaczej się układa relacja z rodzicem, kiedy my jesteśmy dorośli. I wreszcie, i to jest właśnie a propos tego przyjmowania zaproszeń do wojen i wojenek. Jeżeli mama, tata ma do nas jakieś pretensje, jeżeli jest granie ciszą albo nie wiem, pretensja, że za rzadko dzwonimy, albo pretensja, że za rzadko wnuki są widywane. Nie musimy w to wchodzić. Możemy wysłuchać, możemy zrozumieć, możemy usłyszeć. Podzielę się z Wami historią z mojego własnego życia. Mam babcię, mam dziadka to są rodzice mojej mamy, którzy. Hmm. Oczywiście są na emeryturze. Mój dziadek, zresztą, jest naprawdę, naprawdę wiekowy ma 96 lat. Ponad. I moi dziadkowie żyją telefonami od innych ludzi. Są w takim wieku, że y, tak naprawdę to są wiadomo, prawda jak to w tym wieku często czyli tylko zakupy, wiadomości, seriale i telefony od innych ludzi. I ja dzwonię regularnie do moich dziadków, żeby zapytać, jak się mają, jak się czują. Czasami to jest raz na tydzień, czasami to jest raz na dwa tygodnie, czasami to jest raz na trzy tygodnie, w zależności od tego, jak wyglądają moje zajętości, jak wygląda mój czas rodzinny, jak wygląda moja praca. I kiedy te odstępy czasu są większe, jak na przykład te dwa czy trzy tygodnie, częstokroć zdarza się, że moja babcia, pierwsze co od czego zaczyna telefon, to um, dlaczego ty tak mało dzwonisz? Dlaczego trzy tygodnie? Mam zapisaną datę, godzinę, kiedy ostatnio zadzwoniłaś. To jest za rzadko, to jest za rzadko. Dlaczego ty tak. słyszę to, co mówi babcia, tak? Robię na to miejsce, nie kłócę się z tym. Ona ma prawo czuć, że ja na przykład zadzwoniłam za rzadko w tym miesiącu. Ok? Ona ma prawo to czuć. I to, co ja wtedy najczęściej mówię, to: babciu, dzwonię teraz. Czy masz ochotę ze mną porozmawiać? Czy wolisz skończyć? I babcia mówi. Najczęściej. No, powiedz już, co o ciebie, jak zadzwoniłaś. Więc my nie musimy w to wchodzić. Nie musimy w to wchodzić, bo zobaczcie, jaki mógłby być tu inny scenariusz. Za rzadko dzwonisz. Babciu, ale dlaczego ty mi tak mówisz? Przecież ja dzwonię, kiedy mogę. Wiesz, ile ja mam pracy. I tu by mogła wyjść zupełnie inna wymiana zdań. Ale w momencie, w którym ja uznaję, widzę, widzę też, z czego to płynie. Jestem w stanie zrozumieć, jak oni się tam mają, że oni czekają na każdy ten telefon. To dla mnie jasne. Ja mam też swoje życie i kiedy mogę, dzwonię, zapytać, jak się mają. Tak, chodzi o wzajemny mm, szacunek, a przede wszystkim chodzi o nasze wystanie w dorosłym. Ostatni podpunkt. Ostatnia cecha dorosłej relacji z rodzicem to podpunkt, który nazywałam Dbaj o swoją połowę. I to jest to, co trochę Wam już przedstawiłam, chociażby opisując mój telefon z babcią. Dbaj o swoją połowę. Nie masz wpływu na to, co powie druga osoba, nie masz wpływu na to, co powie mama, co powie tata, co zrobi mama, co zrobi tata. Ale zawsze masz wpływ na to, co zrobisz, co powiesz, jak zadziałasz ty. Zawsze masz wpływ na siebie. Kiedy rodzic przychodzi z jakimś trudem, tak? Czy z jakąś trudną sytuacją, czy z jakąś trudną dynamiką, czy stawia nas do jakiegoś nie wiem, mówi nam jakieś trudne zdanie, tak? Cokolwiek by to nie było. Zadajcie sobie takie pytanie, zadaj sobie takie pytanie, co zdrowego mogę tu zrobić? Tak by uszanować siebie, nie wchodząc jednak w oczekiwanie zmiany opiekuna, w osąd, w wylewanie żali, w nadodpowiedzialność. Czyli to się tyczy wszystkich wcześniejszych podpunktów. Co ja tu mogę zrobić zdrowego? Szanując siebie i nie wchodząc jednocześnie w dziecięcą krzywdę, co ja mogę tu zrobić, żeby wystać w dorosłości. I chcę Wam podać kilka bardzo życiowych przykładów na koniec, kochani. To są przykłady z życia wielu, z którymi pracowałam. To są przykłady z życia Was. Którzy do mnie piszecie codziennie na social mediach, to są przykłady z mojego życia. Więc posłuchajcie tego i zobaczcie, jak to z wami rezonuje. Kiedy na przykład mama krytykuje twój pomysł, ty się poszłaś, poszedłeś podzielić ze swoją mamą pomysłem, a twoja mama mówi: Słaby ten pomysł. Słaby ten pomysł jest. To ci może w ogóle nie wyjść. Boję się, że to ci nie wyjdzie dziecko. Okej, okay. mama to powiedziała. Nie masz wpływu na to. Przypominam, nie masz wpływu na to, co mama powiedziała. Czasu nie cofniesz. Mama to powiedziała. Z jakiego miejsca? To inna sprawa. Powiedziała to z miejsca jakiejś swojej rany, swojej niewiary. Zostań przy sobie. Nie musisz teraz udowadniać, że to jest najlepszy pomysł na świecie. Nie musisz teraz się naginać, giąć i łamać, żeby mama jednak powiedziała, że ten pomysł jest coś wart. Nie musisz tego robić. Możesz powiedzieć na przykład do mamy: Rozumiem, mamo, że masz takie obawy. Ja zrobię po swojemu. I proszę, nie rozmawiajmy już o tym. Zmiejmy temat, dobra? Zostałaś i zostałaś przy swoim dorosłym. Ty zostałeś przy dorosłym. Ja to zawsze powtarzam, kochani, że jeżeli jest relacja dwóch osób, to potrzeba, żeby przynajmniej jedna strona tej relacji potrafiła zostać przy swojej dorosłości. Oczywiście najlepiej, kiedy mamy dwójkę dorosłych w relacji, dwójkę dojrzałych w relacji, ale czasami tak nie jest. Czasami tak po prostu nie jest. I gdyby tak było, to pewnie bym nie nagrywała tego odcinka. To jest odcinek, można by powiedzieć, przede wszystkim dla tych, którzy mają poczucie, że są czasem lub często jedynymi dorosłymi w relacji z rodzicem. Kolejna życiowa sytuacja. Jeżeli na przykład tata do ciebie dzwoni. Rozmawiacie, 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 rozmawiacie i nagle zaczyna się temat mamy i tata chce z tobą obgadywać mamę. Alarm, alarm. Pytasz się siebie, czy to jest na moje uszy, dorosłego dziecka, moich rodziców? Czy to jest no, moje uszy dorosłego dziecka, moich rodziców? I już tutaj od razu do Ciebie przychodzi odpowiedź, nie. Z grzytami, nie gram, ja nie chcę, nie powinnam tego słuchać, to dla mnie za dużo. To mi robi źle jako dziecku moich rodziców. Mogę tutaj na przykład do taty powiedzieć, tato, to jest między Wami, to jest między Tobą a mamą, ja nie chcę tego słuchać, to nie jest do mnie, ja jestem Waszym dzieckiem. Można nawet powiedzieć, ja kocham, was, ja kocham Was tak samo. Ja nie chcę tak słuchać o mamie. To jest między Wami. Idziemy dalej. Kiedy na przykład rodzic próbuje Cię wikłać w rodzinne konflikty. To są często konflikty, które dotyczą nawet pokolenia wstecz, albo cioć, wujków, jakiś rodzin, rodzinna afera, rodzinny konflikt. I mama czy tata chcą Ci opowiedzieć o tym konflikcie. Nawet, być może chcą, żebyś zajęła jakąś stronę, albo żebyś zajął jakąś stronę. Co tu możesz powiedzieć? Mamo, lub tato, to nie są moje sprawy. To są sprawy między Wami. Ja tutaj nie będę sędzią. Ja tu nie będę mediatorem. Ja nie chcę znać Twojej perspektywy i cudzej perspektywy. Ja nie chcę słuchać tej historii. To jest między Wami. Jesteście dorośli, rozstrzygniecie to sami. To nie jest moja sprawa. Możesz zostać w swojej dorosłości? Możesz. Jeśli tylko chcesz. Możesz. Idziemy dalej? Na przykład, sytuacja. Kiedy rodzic na ciebie krzyczy. Piszecie do mnie takie wiadomości. Mówicie mi, ja jestem dorosłą kobietą, mam 38 lat, albo jestem dorosłym gościem, mam 45 lat i rodzic na mnie krzyczy. No halo. Co tutaj możesz powiedzieć? Możesz powiedzieć, na przykład, proszę mamo, proszę tato, nie podnoś na mnie głosu. Rodzic podnosi głos dalej mamo. Jeżeli jeszcze raz podniesiesz na mnie głos, będę musiała, będę musiał skończyć rozmowę. Jeżeli rodzic dalej krzyczy, mamo, teraz kończę rozmowę, cały czas na mnie krzyczysz, rozłączasz się. Tato, teraz kończę rozmowę, cały czas na mnie krzyczysz, rozłączasz się. Stajesz za sobą, stoisz za sobą. I uwaga, czy wy widzicie, że w tym nie ma braku szacunku do rodzica? Czy wy widzicie, że tam jest Um, widzenie wielu puzli naraz i wielu klocków naraz i że to jest dalekie od osądu. Tak, mogłabyś tutaj, czy mógłbyś tutaj krzyknąć, jesteś toksyczny i się rozłączasz. Ale to nie jest dorosłe. Sześciolatek krzyknął, jesteś toksyczny i się rozłączył. A potem jeszcze poszedł na podwórko mówić wszystkim kolegom, o, bo ja mam takiego toksycznego ojca, bo ja mam taką toksyczną matkę. To nie są dorosłe postawy, kochani, i my wszyscy w życiu musimy wybrać, czy my wybieramy codziennie dorosłe postawy, czy my jednak wybieramy codziennie postawy skrzywdzonego dziecka, które jest w roszczeniu, jest w pretensjach, jest w ogromnym, niezaopiekowanym żalu. My wszyscy dla siebie potrzebujemy wybrać, i tym jest dorosła odpowiedzialność. Ostatnia życiowa sytuacja, którą bym się chciała z Wami na dzień dzisiejszy podzielić, kiedy rodzina obgaduje Twoje życie, i to dosłownie wczoraj jedna z Was to do mnie napisała: że mama z bratem obgaduje moje życie, i potem ten brat mi donosi, co on i mama wymyślili na mój temat. Ta, taki, taki case, taka sytuacja. Słuchajcie, co na przykład tutaj można powiedzieć? Tutaj do takiego brata, który przychodzi ci donieść, co to on na twój temat i na temat twojego życia nie wymyślił z mamą, można, można do takiego brata powiedzieć: Na przykład, możecie sobie o mnie rozmawiać, możecie obgadywać moje życie, możecie obgadywać moje postawy i moje plany, ale proszę cię, nie mów mi tego. Nie mów mi tego, mnie to nie interesuje. Tak? Czyli znów. Nie robisz detektywistycznego, detektywistycznego, takie słowo detektywistycznego dochodzenia na temat tego, kto, kiedy, mama z bratem, kiedy oni rozmawiali, a o czym oni rozmawiali, a jakie oni mają zdanie na temat. Nie. Jak mają taką potrzebę, bo są w takiej zależności, trudnej, niezdrowej zależności, to niech rozmawiają. Ja po prostu nie będę tego słuchać. Nie chcę, żebyś mi o tym opowiadał. Tak? Czyli jest postawiona tutaj granica. Ale bez znowu wchodzenia w manipulacje, gierki, jak to powiedział, a jak to przerwać. Mm -mm. Kochani, dorosła relacja z rodzicami jest tematem, wydaje mi się, trudnym, ale w tym bardzo prostym jednocześnie. Chodzi o to, żeby zostać przy sobie, żeby pamiętać o swoim miejscu, dorosłego dziecka, swoich rodziców. Chodzi o to, żeby nie osądzać. Chodzi o to, żeby nie czekać na zmianę rodziców, na zmianę mamy czy taty. Chodzi o to, żeby ich nie poprawiać i nie ulepszać. Chodzi o to, żeby nie wchodzić w nadodpowiedzialności. Chodzi o to, żeby nie wylewać żali, nie wylewać pretensji, nie wylewać bólów. Chodzi o to, żeby brać odpowiedzialność za swoją połowę i niezależnie od tego, jakiej piłeczki by mama czy tata ci nie zaserwowali, jeżeli Ty jesteś dorosły, Ty jesteś dorosła i masz w sobie wykształcone dorosłe postawy, to żadna, nawet najbardziej podkręcona piłeczka Cię nie wytrąci. Każdy z nas poprzez pracę ze sobą i wypracowywanie dorosłych postaw w relacji z rodzicami ma prawo i ma szansę, może bardziej takiego słowa użyję, ma szansę tworzyć naprawdę piękną, spokojną, lekką, pełną równowagi relację z mamą i z tatą. Ale tutaj jest... Potrzebne wasze zaangażowanie, wasze zaangażowanie w pracę ze sobą, wasze zaangażowanie w tworzenie, umacnianie dorosłych postaw w sobie, wasze zaangażowanie w wystawanie także tego, co częstokroć będzie wysoce niekomfortowe i trudne. Mam nadzieję, że tych pięć cech, które tworzą dorosłą relację z rodzicem, a więc nie czekanie na zmiany mamy i taty, ulepszanie mamy i taty. Unikanie osądu, niewylewanie żali i pretensji, pilnowanie swojego miejsca w relacji z rodzicami, swojego miejsca dorosłego dziecka, swoich rodziców i swojego miejsca dorosłego, autonomicznego, tożsamego człowieka, pilnowanie swojej połówki w relacji. Mam nadzieję, że tych pięć cech, że tych pięć kroków i jakości ułatwi, poprawi waszą relację z waszymi rodzicami i też naniesie trochę więcej spokoju do waszego serca i do waszego życia. Trzymam za to kciuki, bardzo mocne, bo nasza relacja z rodzicami jest tematem ogromnym i bardzo ważnym dla nas, żeby nas nie szarpało, żeby nas po prostu nie szarpało w życiu. Kochani, dziękuję Wam za Waszą obecność, za zaangażowanie. Mam nadzieję, że treść będzie w Was zasiewała to, co najlepsze, jak zawsze. Ściskam Was mocno i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Okolic Ciała. Tak właśnie mam.